Co myślisz o wycofaniu gotówki przez pana na H? Nie wiem którego. Powiem tak. Kilka razy się już z czatem kłóciliśmy. Siatkówka po wzrostu, zabrakło wzrostu? Serio? Okej. Kilka razy kłóciłem się już z czatem. Mi osobiście, jakby usunęli całą gotówkę, totalnie to nie przeszkadza. Hołownie, okej. Okay. Mi totalnie nie przeszkadzałoby usunięcie gotówki. Rozumiem, dlaczego ludzie chcą tą gotówkę. Rozumiem logikę. Nie do końca się z nią zgadzam, ale okej. Okay. Squad Blast to darmowa dwuwymiarowa gra FPS typu hero shooter osadzona w dystopijnej przyszłości, gdzie korporacje rządzą światem. Rozgrywka jest oparta o walki z innymi graczami, a w jej trakcie możecie korzystać z wielu różnych postaci, każda ma inne zdolności i zestaw broni. Postacie te możesz zmieniać w trakcie rozgrywki, co stwarza ciekawe możliwości taktyczne. Dodatkowo w grze już teraz jest wiele trybów oraz map, takich jak deathmatch, przechwytywanie flagi i przepychanie ładunku. Każdy tryb zależnie od mapy pozwala na grę od 4 do 8 osób, dzięki czemu poszczególne rozgrywki mocno się od siebie różnią. Moją ulubioną kombinacją zdecydowanie jest walka 4x4 na mapie, gdzie celem jest przepychanie ładunku, co prowadzi do zaciętych starć, a zdobycie punktu jest na tyle ciężkie, że daje strasznie dużą satysfakcję. Squad Blast działa bardzo dobrze nawet na słabszych maszynach i jest dobrze wykonany, dzięki czemu w grze nie ma żadnych glitchy ani lagów. Jeśli chcecie mieć wpływ na rozwój gry, to twórcy aktywnie słuchają sugestii graczy na swoim Discordzie. Beta Squad Blast jest dostępna już teraz za darmo i regularnie dostaje kolejne aktualizacje. Pobierz grę na Steamie z linku, który jest w opisie tego filmu i użyj kodu SQUADBLAST23, żeby dostać dodatkowe bonusy w postaci obramowania awataru i 2 broni do wykorzystania w grze. Gra obsługuje też pady. No i co, to tyle. Wiem, co było w Kanadzie z protestami. I szczerze, niekoniecznie dużo to dla mnie zmienia. W sensie, no dla mnie dużo wygodniejszy jest pieniądz cyfrowy. Wydaje mi się, że prędzej czy później od gotówki trzeba będzie po prostu odejść i tyle. Albo inaczej, nieważne czy trzeba będzie odejść. Nastąpi odejście od gotówki, nie? Może da się jakieś zrobić inne formy pieniądza, które będą miały zalety gotówki, nie? Potrafię sobie wyobrazić, no kryptowaluty mogą ładnie zastąpić, no. To chcesz być zakładnikiem rządu? Nice. Tak, chcę być zakładnikiem rządu. Ale two-headowy ten. Nie wiem czy wiesz, ale całe życie jesteś i całe życie będziesz zakładnikiem rządu. Bo jeśli boisz się, że rząd coś ci zrobi, a na tyle sposobów mogą ci utrudnić życie. Gotówka nie jest tym, co cię uratuje, naprawdę. Jeśli twój rząd jest na tyle chujowy, że chce cię uwalić, to masz inne problemy. I może to zrobić nawet, jak masz dostęp do gotówki. Chyba, że masz kilkaset tysięcy złotych w gotówce. Ale większość ludzi nie. Większość ludzi ma małe kwoty. Nie sądzę, żeby rozwiązywała w tym momencie jakiekolwiek ten problemy. Gina? Wow. Żebyście się za bardzo w czacie. Jak ktoś chce, to zawsze możecie ze mną o tym pogadać na voice, nie? Zapraszam na rozmowy z widzami, które robię regularnie. W miarę. Czasami. Przynajmniej, no jak ktoś powie, że ej Noxy, chcę z tobą pogadać na ten temat na voice, to ja nigdy nie powiem nie. To zawsze możemy pogadać, nie? I nie przeszkadza mi gotówka, w sensie, jak jest, to niech sobie będzie. Ale widzę to jako taki... No myślę, że prędzej czy później będzie odejście od niej i tyle, nie? Myślę, że powinny być inne mechanizmy, które będą... Nie wiem, po co się bijecie. Czy ona nie wróciła tam? Po co wracać? Ona chyba wróciła tam. Dobra, spróbuję pójść na bota. To się może udać. Oni powinni myśleć, że ja się cofnąłem.
Bot chce dociskać ich. Mają wizję tu. Krowa? Nice. Flash kill w tego. To musi być najgorszy po prostu. Jeden z najgorszych ganków. Nawet inspirujące w pewien sposób, że to nam wyszło. Mnie osobiście nie interesuje, czy gotówka zostanie, ale nie mogę sobie wyobrazić plusów pozbycia się jej. Ciekaw jestem, jaki jest koszt utrzymania systemu opartego o gotówkę, a takiego, który jest elektryczny. Podejrzewam, że to jest tańsze. Też... Chociaż mogę się tutaj mylić w sumie. Ciekawe, ile kosztuje utrzymanie infrastruktury bankowej i tak dalej. Jeśli jest oparta o gotówkę i jakieś fizyczne rzeczy, a jak jest scyfryzowana. Jest to. Dobra, to jest... Ale abstrahując od tego, tak naprawdę wyższy poziom kontroli od państwa i tak dalej, to nie są tylko negatywne rzeczy. Na przykład ludzie... Ważne jest to, żeby ludzie ufali swojemu państwu, nie? To jest istotne. I jeśli jest odpowiedni poziom zaufania, to tak naprawdę dużo rzeczy wydaje mi się, że takie nawet pozbycie się pewnej bardzo niepopularny pogląd finansowej prywatności mogłoby być przydatne potencjalnie. Tylko nie ma to sensu o tyle, że ludzie nie ufają strasznie państwu, nie? Co myślę, no po prostu inne problemy z systemem pokazuje. Myślę, że można by na przykład finansowanie jakiegoś terroryzmu, można by się pozbyć i tak dalej, nie? W Chinach czy w Korei na pewno im ufają, ale to jest co innego. Podajesz przykład, właśnie o to chodzi. Chiny, Korea, to nie do końca jest dobry przykład, bo to nie są wolne kraje, nie? Tutaj chodzi o to, że najpierw trzeba by zrobić tak, żeby poziom zaufania był wysoki. I wysoki dlatego, że faktycznie... jest dobrze zarządzany kraj. Dopiero wtedy miałoby to sens. Zatrzymała tego. Nami zatrzymała przerzucenie Singed'a. Shit. A, nawet tam nie idę. Co on pisze XD? Ładnie tego uniknął. Może zostać gotówka, co im przeszkadza. Tak, nie do końca rozumiem, dlaczego, zwłaszcza polityk, dlaczego polityk miałby się wychylać z usuwaniem gotówki. To jest trochę bez sensu, bo to jest... W żadnej grupie wyborców to nie jest popularna rzecz. Nikt tego nie chce prawdopodobnie. Po co sugerować w ogóle, nie? Usuwanie gotówki. To jest trochę dziwne. I ludzie pewnie będą upatrywali jakieś teorii spiskowej, że ktoś chce robić coś złego. Nie sądzę. W sensie, co Hołownia może chcieć wprowadzić inwigilację? Nie ma większości i taka rzecz mogłaby
By wyjść jakby tylko od PiS-u, jeśli chodziłoby o inwigilację. Nie wiem po co coś takiego proponować, bo to jest politycznie to mi się wydaje bardzo mało skuteczne. Co nie? No i co robimy, chłopaki? Okej, zajebiście. Już wiem, co robimy, chłopaki. Powinno mi się udać jeszcze ja tak go zgarnąć. Super. Mam w tym momencie 2 razy więcej prawie CS-ów niż Singed. I nie jestem w plecy za bardzo. A o planie zakazu broni w USA słyszałeś? Plany zakazów broni w USA są zawsze i nic z tego nigdy nie wyjdzie, bo to jest kraj, który jest oparty na broni. Uff. Każdy, to jest tak fundamentalne dla tożsamości Amerykan. Ja uważam, że jakby nie było gotówki, to zostaną tylko cyferki na koncie bez pokrycia fizycznego. To nic nie zmienia. Wiesz, że gotówka też jest czymś abstrakcyjnym i też nie ma fizycznego pokrycia, prawda? Gotówka nie jest lepsza od cyferek na koncie pod tym względem. To, że gotówka jest fizyczna, to nie znaczy, że ma fizyczne pokrycie. Bo jak mówisz o pokryciu, to myślisz o złocie, nie? Na przykład. A nie o tym, że papier na gotówkę jest wart tyle samo co gotówka. Na przykład papier na 10 zł nie jest wart tyle co 10 zł, więc ona nie ma pokrycia w niczym. Jest tak samo abstrakcyjne jak cyferki na koncie. Niczym to się nie różni. Dla mnie jedyną zaletą gotówki jest to, że kraj nie wie, że robisz zakupy. Że daje tą anonimowość. W sensie dla mnie to nie ma znaczenia. Ja nie mam potrzeby anonimowości pod tym względem. Jakby Kaczyński wiedział, że ja kupuję sobie. Nie wiem co. Kartę graficzną, to mi to różnicy nie robi, nie? Bez gotówki może być lipa, jak przy dużej awarii NG parę lat temu przyjadło i wszystko, ludzie byli w dupie, bo nie mogli w sklepie, knajpie niczego kupić. Wydaje mi się, że gotówka nie rozwiązuje tego problemu też. Teoretycznie rozwiązuje. W praktyce, jak wysiada ci ten, nie możesz zaksięgować rzeczy. I jak nie działają kasy, to i tak, nawet jak masz gotówkę, to nie możesz niczego kupić, nie? Już miałem kilka razy także na ten. Nie chcesz wejść w to? No dobra. Tak, to kwestia. Nie. Ale to kwestia sklepu. To nie jest kwestia sklepu, wiesz? W sensie, w niektórych mogą ci sprzedać rzeczy, ale nie powinni. To jest chyba trochę nielegalne, jak nie możesz tego nabić na kasę. Możesz to teoretycznie nabić później, ale to już zależy od tego, jak dużo masz klientów, nie?
Gdyby przynajmniej połowa ludzi chciała wypłacić swoje pieniądze z danego banku, to okaże się, że bank jest niewypłacalny. No tak, ale to jest w ogóle bardzo podstawowa wiedza o tym, jak działa teraz system bankowy. Nawet nie uważam tego do końca za wadę tego systemu. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien też, czy to teraz jest prawda dalej. Chyba kiedyś tak było, jak banki centralne nie mogły ten. Czy teraz nie byłoby tak, czy teraz nie jest tak, że banki by dostawały gotówkę od banku centralnego docelowo? Może głupoty gadam, ale kojarzy mi się, że tam jak były te kryzysy finansowe w Stanach, to tam coś potem zmieniali, żeby bankrany nie były tak groźne. Ale nie pamiętam dokładnie. To się za bardzo nie przywiązujcie do tego, co teraz mówię. Ja jestem tylko mainem Lux. Mogę pieprzyć głupotę, jak każdy main Lux. Mamy Heralda? Nie. Co to za pingi w takim razie? Ej, W? Uff. Dobra. Przede wszystkim tak. Yasuo, możesz mi wytłumaczyć, gdzie jest do cholery twoje W? To jest jedna rzecz. Gdzie jest twoje W? Czemu fala Yasuo nie została zablokowana? Okej. Okay. A druga rzecz, to też nie pamiętam, ale też jakieś pretensje miałem do niego. Medjaya będzie na ostatni item. Co do tego, co mówiłeś, czemu polityk miałby się wychylać z propozycją wycofania gotówki? Wycofanie gotówki wpłynęłoby na zatrudnienie na czarno, przez które pracodawcy omijają podatki. Tak, ale to nie jest wśród wyborców popularne. Dlatego nie widzę tego sensu. A może to nie jest taki głośny wcale postulat? Nie wiem ten. No ale samo to, że ludzie tutaj przychodzą i narzekają na Hołownię, to już znaczy, że to jest mało skuteczne, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że on jest mniejszością. Z takimi propozycjami można wychodzić, jak się ma większość dopiero, a nie jak się jest z opozycją, tak myślę. O nie, to jest wart. To tłumaczy trochę. Pushing my limit. I guess. Ooh, I've never been here before. Mamy Eloy. Dobra. Ja przeżyłem.
secrets. I have bright ones. Where blue? On już zgarnął? Nie, wraca. Okay. Nie mają tu wizji. Ciekawe. Okej, chyba nie mogą robić barona. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, to. I teraz tak, chciałbym zgarnąć blue przed kolejną walką. To by było spoko. Nie wiem, czy będę miał szansę. No to by było. Nie, nie, mogę nie mieć szansy. Jeszcze dostała Jinx z tym. Dobra, musiałem barierę włączyć. Okej, mogę pójść po blue. Do jakiej dywizji jest mocna Lux? Lux jest mocna tylko do platyny drugiej. Wyżej nie ma co już grać Lux. Szkoda, że ta Illaoi ginie na każdego, nawet na Singed'a. Ha. Okej, dobrze, że nie mają resistów. Kurwa, Spock! Sushi Box. 5 zł. Dlaczego po wejściu w link donatę napisałeś i34? Dzięki za donatę i34 ze znakiem zapytania? Nie wiem, czasami robię takie dziwne rzeczy. To jest takie... Nie wiedziałem, co napisać, więc nikt nie wie, o co chodzi, a ja tak napisałem, że no nie wiem, dzięki za donate chyba. Ale nikt tego pewnie tak nie czyta i po prostu nie wiedzą ludzie, o co mi chodzi. Fuck. Ginę? Nie. Osłoń mnie! Dobra, nie żyję. Tak, Singed mnie odgrodził. Powiem wam, śmieszny jest ten Singed, bo nawet jak jest tak w plecy, on tutaj mnie zabił. Dosłownie, on mnie nie dotknął, ale to on mnie zabił. No nie mogłem, odciął mi drogę ucieczki, nie? Normalną. Dobry catch. Ej, jakby on zabrał jeszcze barona, wow. Nie mają nikogo w picie. Ale to nic. A Singed faktycznie zabił Illaoi. Nie wiem jak. Mikrus, nikt ci nie uwierzy, że ktoś wygrał grę Lux w platynie 2+. Czy oni przestali robić? Sylas nie miał jak wrócić do pita? Moglibyśmy trapa zrobić? Unlucky, że nie zabiłem jej. Się zabieramy do tej walki.
zgarnęliśmy przynajmniej tego Drake'a. Ale mam wrażenie, że nie rozgrywamy dobrze teamfightów. Pięknie. Ładnie, ładnie Yasuo wyłapał teraz. Czy tam jest to, co ja myślę? O nie. Okej. Okay. Ult? Boli, że tu ulta rzucałem. Nie, 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 Yasuo! Nie. Przyjacielu. Kurde. Nie mam nawet W. Ej, bo ja mam strasznie dużo golda teraz. Nice. Ja chyba nie chcę tutaj stać. Fuck. No nie. Nie trafiłem niczym. Ej, bo ja many nie mam. Nie mam many i 3000 golda. Nie mogę bardziej naspamować. Muszę się cofnąć. Jak myślicie, zginął teraz? Co, na pewno zginął. Kogo zabili? Sylasa, dobra. Ja nie mam many. A gość chce zabijać Awka w ogóle? To źle o nim świadczy. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gość stoi. Bez powodu żadnego puszuje. Unia Europejska musi się rozpaść. Lewacy chcą za bardzo nami rządzić. Jak widzę takie komentarze, to mam problem, bo nie wiem, czy to jest troll, czy to nie jest troll. Trochę niedobrze. Ale chyba część osób naprawdę tak myśli. Tak. Bez kapy. Okej, stać mnie na Horizona. Chyba wrócę się po tego Horizona. Musimy zaczekać aż i tak, aż Illaoi zrobi presję. O, złego pinga rzuciłem. No, to nie jest najlepszy moment na ten. Dobra, marnuję TPK. Nawet bez Alistara możemy wygrać. Dajemy Illaoi czas na push. Fuck. I guess. Wszystkich posprzątaliśmy. Wszystkich? Ale sobie przewaliliście. My mamy Barona. Okej, okay, dobra. To jest carry Lux, widzowie. To jest carry Lux. Cooldown na ulcie mój to teraz 20 sekund. A nie, ja jak mówiłem, nie mam many, to jak się turi kolowałem i miałem 200 many. Chyba, że później mówiłem, że nie mam many, to nie wiem, o czym gadałem. Szkoda, że nie dobiegnę. O, musimy się wracać. Musimy się wracać, 22 sekundy do Drake'a. Dobra, dobra, ej! Ona zginęła prawie na ulta! Najgorzej, że ja zginąłem. Czy wy to widzieliście? A 1200 damage'a dostała na tego ulta. Powiem wam szczerze, gdybym nie próbował się gapić na nią, może bym uniknął flashem rakiety Jinx.
Więc bardzo zepsułem. To jest ile? 1366 damage'a. Wow. Ej, Lux jest naprawdę mocny. Na samego ulta mogę zrobić 2 trzecie HP Jinx. Bez żadnego innego spela. Chyba podkę mi się już opłaca w tym momencie kupić. Mówiłeś na fullmanie, staniesz w przeradzie. No to teraz musisz się cofnąć z tego streama i zastanowić się, o co mogło mi chodzić, bo ja nie wiem. Pewnie o coś mi chodziło. Nie wiem, czego nie miałem. Może IQ, może chodziło o IQ. Ona ginie bez ulta. Okej. Ej, powiem wam tak szczerze, tą grę to trochę solo wygrywam. Trochę solo wygrywam tą grę. 17-3-9. Mógłbym jeszcze 2 fragi dostać. O, dobra, kogo honorujemy? Zhonoruję Illaoi, żeby jej nie było smutno. Git. Dobry damage. 4 honorki. Czekajcie sekundę. W tej grze... Takie, patrzcie. Rangi. D2, D3, Master, D2, D2. Git.